robimy dla mieszkańców Grudziądz za bardzo zły prezent. Podnosimy stawki podatku od nieruchomości. Dla kogo? Dla ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz dla ludzi, organizacji z działalności pożytku publicznego od metra kwadratowego, w tym przypadku drugim 3 grosze, natomiast dla tych, co prowadzą działalność gospodarczą 9 groszy. Dajemy dla wszystkich przedsiębiorców Grudziądzu, których jest bardzo mało, bo wskaźniki statystyczne mówią nam, że w Grudziądzu jest bardzo, bardzo mało osób, które zdecydowały się prowadzić gospodarkę na swój rachunek lub zatrudniając inne osoby. Jest to tak mały wskaźnik, że jest prawie że najniższy w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Czyli wnioski, które należy wyciągać, byłyby takie, że należy te osoby wspomagać, żeby odważyli się prowadzić działalność gospodarczą, a nie żeby zamykano tą działalność i tak dalej. I miasto, moim zdaniem, zamiast wspomagać, to jeszcze utrudnia, dlatego że zwiększa obciążenie dla pracodawców. Nie mamy wpływ na ZUS, nie mamy wpływ na te podatki, które oddajemy do Urzędu Skarbowego. A to jest taki jeden z podatków, na który miasto ma wpływ i mogłoby zrezygnować chociażby z podwyżek, jeżeli nie zwolnienia na jakiś okres w ogóle takich, którzy prowadzą działalność gospodarczą, dopłat, żeby nastąpił włoski. Mieszkańcy w Grudziądzu sygnalizują, jak bardzo niskie są wynagrodzenia. Kiedy muszą pracować za najniższą krajową, jak pomóc przedsiębiorcom, żeby mogli odchodzić od najniższych wynagrodzeń, skoro my w mieście wciąż windujemy właśnie takie stawki, coraz to wyższe. W związku z tym dziś chyba już nie miejsce, bo pewnie pan prezydent nie zmieni tego zdania. I tak oświadczam, że ta uchwała naprawdę nie powinna być podejmowana przez radnych. Nasze uchwały związane z podatkami nieruchomości są co roku rewaloryzowane o wskaźnik, jaki jest u ministra finansów. W tym roku ten wskaźnik wynosi 0,4%. W 10 pozycjach, które są wymienione w uchwale, rewaloryzacja dotyczy 5. Pozostałe są na stawce zerowej. My w Grudziądzu mamy w górnej granicy stawek, jakie są określone ustawą, nasze stawki są 95% i nie zmieniają się od wielu lat. Nie zmieniają się od wielu lat. Panie radny Czepek, panie Czepek, wiceprzewodniczący rady, nie można uchwały dzielić na przedsiębiorców do iluś metrów kwadratowych i powyżej iluś metrów. Byłaby niezgodna z prawem. Uchwała o podatku od nieruchomości jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców traktowanych równo i jednocześnie. Jeżeli chodzi o ułatwienia czy ulgi, to każda sprawa przedsiębiorcy jest traktowana indywidualnie. Oprócz tego Wysoka Rada uchwaliła uchwały Rady Miasta kierowane do przedsiębiorców, gdzie z tytułu uchwały mogą mieć ulgi. Albo inwestują, albo zwiększają zatrudnienie. Przeanalizuję to, że żyjemy w Grudziądzu i sytuacja, jaka jest w naszym mieście, wszyscy wiemy, że jest bardzo źle. Wiemy, ile kosztuje stworzenie jednego miejsca pracy, bo Urząd Pracy, realizując takie projekty, musi wydać ponad 20 tysięcy złotych, żeby stworzyć stanowisko pracy, które ma trwać 2 lata i później wskaźnik ten tych, którzy jakby trzymają dalej prowadzą tą działalność gospodarczą, jest bardzo niski. Myślę, że należałoby w jakiś sposób wspomóc. I teraz pan prezydent mówi, że ten podatek musi być tak wysoki, ponieważ nie można rozgraniczyć podatku dla wysokogabarytowych sklepów, marketów w stosunku do takiego, który ma jednoosobową działalność gospodarczą. To w jaki sposób urząd będzie wspomagał tych, którzy mają jednoosobową zakład pracy lub taki, który zatrudnia kilku pracowników? Ja przed chwilą powiedziałem, w jaki sposób to chcemy zrobić. Jeżeli ktoś chce zwiększyć zatrudnienie, to Wysoka Rada, i to nawet to, co mamy dzisiaj w październiku, wydaje mi się, że we wrześniu podjęła uchwałę o pomocy de minimis, gdzie jest między innymi mikroprzedsiębiorca określony. Kto to jest mikroprzedsiębiorca? To jest przedsiębiorca do 5 osób zatrudniający. Do 9 osób.
zatrudniający. I on może otrzymać dopłatę, jeżeli zgłosi wcześniej, że chce rozwinąć swoją firmę. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność, bardzo często panu sygnalizowali, że niepodnoszenie stawek jest również dla nich bardzo dużą pomocą. Zmieniał pan często członków społecznej rady gospodarczej przy prezydencie, jeśli ich wnioski były niezgodne z takim tokiem myślenia preferowanym przez urząd. W związku z tym dzisiaj to podstawowa ich prośba znów zostaje niespełniona. A już naprawdę trudno chyba komukolwiek zrozumieć, jak można wymagać od organizacji pożytku publicznego, ażeby wprowadzali opłaty. Przepraszam, kto w tym mieście jest dla kogo? Przecież oni tworzą również pana wizerunek. Często realizują wiele zadań, organizują bardzo dużo imprez po to, żeby w tym mieście coś się działo. Oni naprawdę nie mają pieniędzy z własnych składek, żeby jeszcze płacić po prostu coraz to wyższe składki, opodatkowanie. Przepraszam, ale chociaż na koniec kadencji mógłby pan tego oszczędzić ludziom. Jeżeli prowadzi nawet przedsiębiorca jednoosobowy działalność gospodarczą i ma 100 metrów kwadratowych tej działalności powierzchni, na której prowadzi, to rocznie ma podwyżkę 9 zł. 9 zł przy 100 metrach na rok. Nie sądzę, aby 9 zł na rok wpływało na wynik finansowy przedsiębiorcy. Drugi temat, tak, oczywiście minus podatki. Drugi temat, organizacje pożytku publicznego, ale pani radna nie to czytała. Organizacje pożytku publicznego prowadzą tylko opłaty, te, które prowadzą działalność gospodarczą. Te, które mają działalność gospodarczą i wykazują wynik finansowy, które zarabiają i mają dochód. Te, które nie mają działalności gospodarczej i nie zarabiają, nie mają dochodu, nie płacą tego. To dotyczy tylko organizacji pożytku publicznego, czy organizacji, które zarabiają i prowadzą działalność gospodarczą, tak jak inne podmioty gospodarcze. Tracą zakłady pracy z powodu podatków, z powodu wysokich kosztów ubezpieczeń, zatrudnienia ludzi i tak dalej. I na dzień dzisiejszy mam przekonanie, że wiele tych firm dalej będzie zamykanych. I ja uważam, jestem przekonany, że nie powinniśmy, bynajmniej pan prezydent nie powinien tej uchwały wnosić dzisiaj, aby tych ludzi dalej krzywdzić. I będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję. Ja bardzo się cieszę, że pan radny Marek Czepek i pani radna Maria Sokołowska tak dość od tych słowach występują w obronie przedsiębiorców gruziąckich, ale gdyby kiedykolwiek mieli okazję prowadzić biznes, wiedzieliby o tym, że ten wynik, te dodatkowe 9 czy kilkanaście złotych, czy nawet kilkadziesiąt złotych w skali roku naprawdę nie ma żadnego przełożenia na wynik finansowy firmy i na to, czy pracodawca stworzy kolejne miejsce pracy, czy nie stworzy. Ja jako przedsiębiorca mogę powiedzieć tyle, że korzystałem wielokrotnie z różnych rozwiązań po to, aby stworzyć kolejne miejsca pracy i to są kwoty sięgające kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych, które można pozyskać. I dzięki temu udało mi się stworzyć wiele miejsc pracy. Ten podatek naprawdę nie jest na tyle uciążliwy i nie jest to rzecz taka, która kogokolwiek może doprowadzić do tego, żeby zlikwidował jakieś miejsce pracy, żeby tutaj kobiet to ruszyć. Natomiast rozwiązania systemowe, o których wspominał pan prezydent, pozwalają na to, żeby rozwijać swoje firmy, żeby tworzyć kolejne miejsca pracy. I te pieniądze, które pozyskałem z tych rozwiązań systemowych, spowodowały to, że te osoby pracują nie tylko 2 lata, tyle ile wymaga na przykład urząd pracy, żeby rozliczyć te środki, ale wiele z tych osób, które się sprawdziły, pracują już kilka lat. I dalej będą pracować, bo są dobrymi pracownikami. Tak jak Kapuszko mówi, poziom, chociaż dla dużych firm, dla wielkich firm z dużą ilością metrów kwadratowych, to każda złotówka jest ważna. Natomiast tendencja podnoszenia jakiegokolwiek podatku w tym umierającym mieście jest tendencją złą. To, czego się spodziewaliśmy tutaj, nawet w przededniu kampanii wyborczej, to zbliżenie się do poziomu dolnego podatku. I tego oczekują dzisiaj przedsiębiorcy w Gruziądzu, tego oczekują handlowcy, oczekują minimalnych stawek podatkowych. Minimalnych stawek podatkowych od pana prezydenta. W sytuacji, kiedy sklep po sklepie jest zamykany, w sytuacji, kiedy zamykają się przedsiębiorstwa, w sytuacji, kiedy ludzie wyrejestrowują działalność gospodarczą, kiedy podmioty powstają tylko na rok, żeby wykorzystać dotacje,
Potrzebne są minimalne podatki. I każdy grosz, Szanowni Państwo, każdy grosz jest istotny i na pewno nie jest to zielone światło dla przedsiębiorców. Każda uchwała podnosząca podatki w mieście Grudziądzu nie jest dobra dla lokalnego przedsiębiorcy, nie jest dobra. No niestety, tak to wygląda. Tendencja, Panie Prezydencie, jest bardzo zła, myślę, że oczekiwania są inne i ten temat prawdopodobnie będzie zweryfikowany 16 listopada. Bardzo ładnie w imieniu przedsiębiorców wypowiedział się Pan Przewodniczący Kapusta, ale chciałem Panu Przewodniczącemu powiedzieć, że jeżeli Pan ma takie szczęście, że Panu się tak udaje, to bardzo proszę stworzyć jakieś forum, gdzie będzie Pan pomagał przedsiębiorcom, ponieważ sytuacja w Grudziądzu wygląda wręcz odwrotnie. A my musimy tutaj nie patrzeć na tych, którym się udało. Chwała Panu, że Panu się udało, ale bardzo wielu ludzi zamyka swoją działalność gospodarczą, a my musimy patrzeć chyba na tych, którzy zamykają, jak im pomóc, jak im wspomóc, jak ich pomóc. A to jest jedno z narzędzi, gdzie możemy wspomóc i pomóc. Natomiast jak oni się dowiedzą, że Rada Miasta powiększa im tutaj stawkę podatków, no to jest bardzo zły impuls, który pójdzie do przedsiębiorców. Bardzo zły impuls, który pójdzie do mieszkańców naszego miasta. I w tym względzie uważam, że no robicie sobie strzał w piętę przed wyborami. Dziękuję. Może to jest tylko 9 zł, ale 9 zł dla jednych mało, dla innych więcej. Ale jeśli do tych 9 zł dołożymy jeszcze to, ile prezydent powinien zwrócić za zawyżoną stawkę za wywóz śmieci? No nie, nikt, wszyscy są zwolnieni, prawda? Ja myślę, przepraszam bardzo, panie przewodniczący, pan skarbnik zatupie, zakrzyczy nas za chwilę i ja jestem na to przygotowana. A panu Kapuście gratuluję, tylko proszę zrozumieć tych, którzy nie należą do partii i nie ścieli im się, tak jak pan. Ilość dochód z podatku PIT z roku na rok wzrasta, dochód z podatku CIT z roku na rok wzrasta, ilość firm nie maleje, a wzrasta. Pani radna powinna wiedzieć, że przedsiębiorcy nie płacą opłaty za wywóz odpadów, tylko płacą właściciele indywidualnie. Powinna też przeczytać uchwały, które tutaj podejmujemy w tej sali, ale to na marginesie. Proszę Państwa, to jest strona podatków. My z tych podatków inwestujemy. Inwestujemy jako wkład własny w środki unijne, więc wraca do przedsiębiorców ze zdwojoną mocą. Trochę dziwię się, że największymi specjalistami od firm są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Żadna z osób, które się przed chwilą wypowiadały, nigdy w życiu prawdopodobnie nie prowadziła własnej firmy, nie wie, ile to pracy kosztuje, ile to kosztuje zaangażowania, a sugestie jakieś, jakoby rozwój mojej firmy miał cokolwiek wspólnego z moją przynależnością do jakiejkolwiek partii, są, no przepraszam bardzo, no to jest żenujące. Pani przewodnicząca, no to już było poniżej jakiejkolwiek krytyki. Podstawy swojej działalności gospodarczej budowałem chyba zanim w ogóle taka partia jak Platforma Obywatelska zaistniała na rynku politycznym. A moi kontrahenci, proszę Pani, są z terenu całej Polski. Ja praktycznie chyba w Grudziądzu mam jednego kontrahenta, który może promil moich obrotów jakby generuje, a może nawet pół promila obrotów moich. Moi kontrahenci są na terenie całego kraju. To nie ma nic wspólnego jakby z... Mój biznes nie ma niewiele ma wspólnego jakby z Grudziądzem w tym sensie, że bardzo mało ludzi, bardzo mało firm jest, które w mojej branży działają, tak? Tutaj na naszym terenie. O tyle nie mamy biznes wspólnego z Grudziądzem, natomiast stwarzam miejsca pracy tu na miejscu, tak? I podatki płacę tutaj, tak? I proszę mnie nie insynuować, że cokolwiek ma to wspólnego z jakąkolwiek działalnością partyjną. Chciałem się zwrócić do pana przewodniczącego Kapusty, który w tej chwili nas obraził, szczególnie mnie. Chciałem powiedzieć, panie przewodniczący, że prowadziłem działalność gospodarczą, dokładnie wiem o obciążeniach pracodawcy i wiem, o czym mówię. Dziękuję. Panie radny Kapustę, ja powiem tak. Przede wszystkim mógł pan mnie obrazić, ale obraził pan też tych, z którymi współpracuję od 1998 roku, kiedy zaczynali protesty na giełdzie, bo już byli prezydenci, którzy właśnie w taki sposób działali. A ludzie pewnych rzeczy nie mogą udźwignąć. I tu chodzi o tendencje, nie o coś innego. A przecież mówiąc to, może bardzo nerwowo powiedziałam o pewnych preferencjach,
ale niestety tak jest, że jak ktoś przychodzi po prostu z właściwej opcji, to chętnie mu się też pomaga. Ja rozumiem, ale niech pan Kapusta mnie nie obraża. Jedno pytanie i jedna taka sugestia. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jednostka są bardzo małe kwoty, więc mnie interesowało symulacyjnie, ile miasto zarobi na tej podwyżce. To jest jedno, a sugestia taka, że przypuszczam, że to nie są kolosalne pieniądze, więc może warto by było, potraktować rezygnację z tej podwyżki jako swego rodzaju inwestycji w wizerunek miasta przyjaznego biznesowi. No, długiego czasu próbujemy tutaj ściągnąć biznes, mamy z tym ogromny problem. Myślę, że byłby to taki fajny sygnał, że to miasto sprzyja biznesowi. Miasto sprzyja biznesowi. Nasze podatki powodują to, że na przykład podatku od środków transportowych prawie zdecydowana większość pojazdów, które są spoza Grudziądza, jest rejestrowanych w Grudziądzu. To na przykład. Chcę też panu powiedzieć, już pan to z całą pewnością zrozumie, że jeżeli my jako Rada Miasta podejmiemy uchwałę, że nasz podatek w podatku od nieruchomości jest 95% stawki, czyli sami własnymi decyzjami te 5% rezygnujemy, to druga taka kwota jest tam pomniejszana z subwencji wyrównawczej. Czyli podwójnie zmniejszamy dochody do budżetu miasta. Myśmy wiele lat temu przyjęli zasadę, tu jeszcze w poprzedniej Radzie, w poprzedniej kadencji Rady Miasta, że będziemy rewaloryzować stawki w podatkach o kwoty, o różnicę, jaką minister nam narzuca, po to, żeby za jakiś czas nie było gwałtownych skoków. Ja jestem zwolennikiem podwyżek minimalnych o 0,4%, niż za kilka lat, szczególnie lat wyborczych, nie było 5 czy 6%. 0,4 bardzo światowa tendencja. Jasne, że tendencja jest taka, że podatki to są oczywiście daniny. Nikt z nas nie lubi płacić danin. To jest, tu nie ma takiej osoby, która tak, ja zapasy więcej podatku. Tutaj najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie tego, czy Grudziądz się biznes zwija, czy rozwija. Chciałbym przytoczyć te dane. Mówię tutaj o ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Grudziądza. W 2011 roku było 7922 podmioty gospodarcze. W 2012 roku takich podmiotów było już 7952, a w 2013 roku 8069 podmiotów gospodarczych. To odnośnie tego, co tutaj panowie wcześniej wspominaliście, że ten biznes się rozwija, że się kurczy, że firmy się zamykają. No tych podmiotów, mimo tych trudnych lat kryzysowych, mimo tego wszystkiego, co się działo w światowej gospodarce, tych podmiotów gospodarczych nam przybywa. Panowie, więcej wiary w Grudziądza, więcej wiary w grudziąckich przedsiębiorców. Myślę, że jak tą wiarę będziecie mieli, to już wszystkim w lekkim mieście będzie się żyło. Dziękuję bardzo. Dany Kapusta. Dane statystyczne trzeba mieć czytać. Między innymi w Grudziądzu działa szpital, który ma około 2000 pracowników, a część tych pracowników prowadzi działalność gospodarczą. Musi pan odjąć te ilości do tych danych.